Ej, z tej strony ja, Jeremek, dzisiaj sobie gramy w Minecraft, żeby nie było, że ja buduję wszystko na Creative, to buduję tam Mob Grinder. Właśnie to już dawno zacząłem budować ten Mob Grinder. Na odcinku i może też zauważyć, że też tutaj wpadało do tej dziury. Trzeba by się za ich jeszcze sprzątać. Co jakiś czas mi się skończy budulec, będę musiał wyruszać do netheru, bo netherrack. Tym bardziej, że też spadłem przez szkieleta. Pertałem się teraz i... Ej, czy ja gram na pojawie? Nie, łatwym. Będę musiał tutaj na dole oświetlić. I pewnie się zastanowić, czemu robić mob grinder tak wysoko? A ogólnie dlatego, żeby był dobry. Bo jednak moby będą się mogły rozwijać w różnych miejscach, ale to oznacza, że nie ciężko będzie, żeby się moby rozwijały w innych miejscach. Więc po prostu dlatego tak wysoko jest. Część nadal będę musiał oświecić, najprawdopodobniej to będę się dał jasno grzybami. Nie, światło grzybami. Cały czas mi się myli. Dobra, to już zaczyna jakoś wyglądać. Chyba ten odcinek będzie trwał tyle, że po prostu netherrack to będę musiał zbierać poza odcinkiem, a mówię, wezmę i rozpocznę nowy odcinek, kiedy będę zbierał budulca. Też mam tutaj trochę żarełka i żeby też nie było, że tyle na pokojowym też sobie pobiegam. Żartuję. Nie będę marnował żarełka, ale też... Wiecie, że niektórzy prowadzi... mają świat albo po prostu usunęły ten świat. Bo po prostu na hardkorze. Bo hardcore... I został dodany jeszcze przed tym, zanim został dodany jedzenie, czyli zanim trzeba było jeść. Ale kiedyś trzeba było jeść tylko dlatego, żeby się uleczyć. I też pewnie możecie się zapytać, czemu też, bo też z innego powodu buduję tak wysoko, bo jednak też jak moby będą spadać o wiele wolniej, jak będą lagi, a tam na dole są straszne lagi, nie ma już budulca. Ale pewnie sobie biegłości. Ej, masz przecież tutaj budulec, ale to nie wystarczy. Dobra. I byście mogli powiedzieć, chyba przecież muszę trend zejść. Też poza odcinkiem zrobiłem sobie żywopłot. I specjalnie mob grinder jest nad wodą. Żebym mógł na wypadek zaskoczyć. Na wypadek, gdyby mi zabrakło żarełka,
A bo mi się znowu udało zabić dróżkę. To zbiorę sobie melony, bo na razie z melon to ja tylko zamień dróżkę. I też szkoda, że nie mam styl ktacza. I pokażę wam, jakie mam lagi. Trochę jest mniejsze. Dobra, trochę je zmniejszyłam. Teraz idę odłożyć niepotrzebne rakiety do domku. Ja to zabieram z sobą. Boję się, żeby się tutaj tylko marchewkami na tej serii. Na razie, przynajmniej. Żeby się tylko marchewkami. Dobra, teraz mam emsy. A, no tak, przecież. Ziemniaki, ziemniaki, ziemniaki. O, a może był... Bo jednak też trudno jest. A może nie aż tak trudno. Ale trudno je znaleźć, bo raki też nimi będę handlował. Bo też nie handlują najtaniej. Będę za niedługo też zbierać trzcinę, żeby miał papier. Patrzcie, jak długo się ja przez te lagi. Dwa razy dłużej. Dobra. I będziecie zapytać, czemu tutaj idziesz? Po pierwsze, po expo, które straciłem. Po drugie, po emeraldy. To nie wyjdzie zbyt dużo. A. Okej. Okay. Teraz będzie wizyta w tajnej bazie. Ten miecz jest ze strością 3 z akademii ogniem, 2 jest super. Cześć, tutaj mam tajną bazę. Ja muszę jej nawet pokazywać. Dobra. Poza odcinki zajmę się zbieraniem emeraldów. Będę mi się zrobić bobodziarka. Wiecie czemu? I to jak najszybciej. Bo jednak nie ma już villagerów, którzy mogą mieć, o których mogę sobie zmienić profesję. Chyba, że mogę usunąć jednego papieża. Ty sprzedawałeś to, prawda? Tak, ty sprzedawałeś ten wypasiony kilo, którym będę sobie kopał netherraka. Którym sobie wykopię tego całego netherraka. Nie ma cennych przedmiotów przy sobie, wie... No może... Słyszałem Endermana. Oczywiście, że mowa Endermanów jest prawdziwymi słowami, czyli to są słowa wypowiadane po angielsku. Tylko, że od tyłu i bardzo mocno zniekształcone.
Dobra. Też kopałam długie tunele na draka, to dlatego miałam go aż tak dużo. Ja czasami mi też jest wstyd, że robię rzeczy poza wyznikami po prostu. I czasami się zdarzy, że zapominam odpalić odcinek. Mam łazy. To stworzenie się chyba nazywało Magma Głaz. O, jak kwarcu tutaj jest. Później tutaj przyjdę po kwarc. Nasza się jestem po Netherraka, którego będę potrzebować serię dużo. Bo jeszcze będą dodatkowe piętra. Dobra, zgubiłam się. Dobra, dziękuję Wam za oglądanie, że Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, subie kanałka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał ten filmik. Nigdy za niedługo zrobię ten ograniczający celu, a BUM!